kim był mężczyzna, który zmarł na koronawirusa. Chwilę po przekazaniu smutnych doniesień media obiegły szczegółowe informacje na ten temat. Siedemdziesięciotrzyletni mężczyzna, o którego śmierci informowaliśmy chwilę temu, zmarł na skutek wirusa. Choć lekarze wytrwale o niego walczyli, stan od początku określali jako ciężki. Niestety, ostatecznie nie udało mu się pokonać choroby. Teraz pojawiło się jeszcze więcej doniesień na temat zmarłego, aż ciężko uwierzyć. Mężczyzna drugą ofiarą koronawirusa. Kim był? Zaledwie kilkadziesiąt minut temu polskie media obiegła dramatyczna wiadomość. Oficjalnie poinformowano o śmierci drugiego pacjenta zmagającego się z koronawirusem. Przypominamy, że pierwszą osobą w Polsce była 57-letnia mieszkanka Płocka. Kobieta zmarła w miniony czwartek. Wieść o zgonie kolejnego chorego wzburzyła opinię publiczną i zasiała panikę. Polacy coraz bardziej obawiają się o własne zdrowie oraz życie. Choć Ministerstwo Zdrowia stara się zapobiegać kolejnym zarażeniom, niepokój rodaków wcale nie mija. Tymczasem media obiegły kolejne informacje dotyczące zmarłego piątkowym popołudniem 73-latka. Wiadomo, że był hospitalizowany we wrocławskim szpitalu zakaźnym przy ulicy Koszarowej. Jak możemy się dowiedzieć, jego stan od początku był określany jako ciężki, a lekarze byli zmuszeni podać mu leki na HIV i malarię. Jego stan od pobytu w szpitalu sukcesywnie się pogarszał. Pacjent od momentu jak trafił na OIOM był podłączony do respiratora. Nasz zespół medyczny z OIOM-u walczył o jego życie. Niestety to się nie udawało, powiedziała w rozmowie z TVN24 rzecznik szpitala specjalistycznego we Wrocławiu Urszula Małecka. Dzisiaj grzeje, 1. Zakaz handlu złagodzony. Nieoficjalnie, rząd wprowadza ważne zmiany z powodu koronawirusa 2. Lekarz oszacował, ile miesięcy będzie trwać wirus w Polsce. Musimy szykować siły, podano, że pacjent miał również choroby towarzyszące, które dodatkowo obciążyły jego organizm. Dodano, że zachorował po kontakcie z bliską osobą, u której również potwierdzono koronawirusa. Ta osoba także jest obecnie hospitalizowana w USA. W szpitalu we Wrocławiu, prócz 73-latka, przebywało również pięcioro innych zarażonych pacjentów. Ci nadal są pod opieką specjalistów, a ich stan nie jest znany. Najlepsze newsy dnia, źródło, Onet. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.